Wysoka Rado, zaproszone goście. Dziękuję za możliwość zabrania w tym punkcie głosu, dlatego że o godzinie 11 wcześniej było zaplanowane posiedzenie zarządu i po prostu muszą na godzinę 11 tam być. W związku z tym, że kilka tutaj pytań było adresowanych pod kątem powiatu, to chciałbym się do tych kwestii odnieść bardzo krótko, ale wpierw proszę mi pozwolić dosłownie w kilku zdaniach. Bacząc na to, że są goście z tu bardzo ważnym tematem, to nie chciałbym tego czasu zbyt dużo nadwyrężać i wykorzystywać. Niemniej muszę takie ogólne wprowadzenie uczynić do tych kwestii poruszonych, zwłaszcza, że jesteśmy już jako samorząd powiatu krośnieńskiego po przyjęciu budżetu na rok 2014. I chciałbym Państwa poinformować może o konstrukcji budżetu, żeby osadzić w realiach, a może nawet i porównać do budżetu gminy Jedlicze. Bo to myślę, że też warto tak widzieć w całości. Budżet powiatu, ja będę mówił w zaokrągleniach, żeby tutaj nie chodzić zbyt dużą szczegółowość. Budżet powiatu po stronie dochodowej kształtuje się w wysokości ponad 66 milionów złotych. Natomiast zaplanowane wydatki na rok 2014 są określone na 69 milionów. Deficyt, różnica między dochodami a wydatkami wynosi około 2 800 000 zł, z czego pokrycie będzie z kolejnego kredytu. Natomiast co stanowi tą stronę dochodową, bo to jest bardzo ważne. I znów nie wchodząc w szczegóły, budżet powiatu, o czym ja chyba każdorazowo na sesji budżetowej, na sesji Rady Gminy, o tym mówię, bo radni powiatu doskonale zdają sobie sprawę i mają tą wiedzę, z jakich tak zwanych filarów składa się budżet po stronie dochodowej, budżet powiatu. Państwu przypomnę po raz kolejny, że budżet powiatu nie jest budżetem, budżet powiatu nie jest budżetem, ja go tak określam, twórczym. On jest bardziej zasadniczym, czyli sztywnym, z prostej przyczyny, że w sumie ponad 80%, to jest 83%, są to elementy składające się z dotacji, czyli z takich środków, które są praktycznie nie do ruszenia, tylko występuje konieczność wydatkowania tam, na jaki cel została dotacja udzielona. Z subwencji, tu jest pewna swoboda i dowolność, ale to jest kolejna wielkość środków, nazwę to tak kolokwialnie, przychodząca z zewnątrz, z budżetu państwa, i są inne dochody, procentowo tam określone, też udział w PIT-cie i CIT i PIT, czyli udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. I to też sobie Państwo zdajecie sprawę z tego, że od powiatu w najmniejszym stopniu nie zależy to, ile wpłynie z CIT-u i PIT-u do budżetu naszego. To są centralnie określone kwoty. Więc ponad 80% to jest coś, na co nie mamy wpływu. I tak naprawdę wydatkować je musimy też na te cele, które są bądź to określone wprost jako dotacje, bądź też jako zadania przypisane dla samorządu tego szczebla w formie subwencji. Więc ta twórczość jest procentowo niewielka i możliwości finansowe. Na ten rok planujemy, i to też każdorazowo mówię i teraz przypomnę, w budżet powiatu krośnieńskiego wpisuje się najistotniejsze zadania. Te, które są, znów nazwę, filarami po stronie inwestycyjnej. Natomiast drobniejsze kwestie, takie no nie ujmując nic z budżetu samorządu gminnego, takie środki w wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, praktycznie one nie występują w formie zapisanej.
One są ujmowane w kwocie ogólnej na pewien obszar zadań. Naszym zadaniem, i to jest po raz kolejny przypomnienie, od kilku kadencji staramy się, aby środki te skromne powiatu, zwłaszcza te skromne, które możemy wydatkować na zadania majątkowe, inwestycyjne, łączyć ze środkami zewnętrznymi po to, żeby je wzmocnić, żeby efekt wykonanych zadań był znaczący. Aby unikać takiej sytuacji, aby tak zwane, jak ja to określam, gołe powiatowe pieniądze wydatkować na zadania inwestycyjne. I są trzy źródła, do których sięgaliśmy, czy sięgamy, żeby wzmocnić te powiatowe pieniądze. Pierwsze źródło to środki Unii Europejskiej. Ale zdajemy sobie w chwili obecnej doskonale sprawę z tego, że perspektywa finansowa 2007-2013 jest praktycznie zamknięta. Końcówka jest tylko, powiedzmy, te projekty, które zostały wcześniej zakontraktowane, są one już w tej chwili realizowane, bądź też będą kończone w roku 2014. To jest jedno źródło. I drugie źródło to jest środki budżetu państwa. Są, no, powiedzmy, takie możliwości z kilku miejsc z budżetu państwa również wzmocnić środki powiatowe. I trzecie źródło to środki innych samorządów, głównie samorządu gminnego. I na rok 2014, szanowni państwo, w budżecie powiatu zapisaliśmy kilka inwestycji, z których chcemy pozyskać środki zewnętrzne. I tak z dróg aplikowaliśmy do tak zwanej schetynówki, a inaczej mówiąc Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. I tutaj chciałem powiedzieć tak, szanowni państwo, że zawsze do tej pory był tutaj w tym zakresie duży wyścig czy mocna konkurencja między samorządami o te pieniądze. W tym roku to jest rok szczególny, mówię o roku 2014 już. Szczególnie dlatego, że budżet obcięto na ten narodowy program, patrząc przez perspektywę województwa, tak jak w roku 2013 było około 200 milionów złotych dla podziału między samorządy, tak teraz jest to kwota raptem niewiele, ciut więcej niż 60 milionów. Więc bardzo mocno ograniczono środki dla samorządów, możliwość pozyskania. Wcześniej myśmy w porozumieniu z gminami, bo ciągle powtarzam, efekt optymalny uzyskuje się poprzez pewną synergię w działaniu samorządu powiatowego i samorządu gminnego. Jeśli ta synergia występuje, jeśli porozumienie występuje, jeśli jest współdziałanie, proszę mi wierzyć, efekt jest niewspółmierny do zainwestowanych środków z budżetu powiatu. I tak z dwoma gminami, gmina Korczyna i gmina Wojaszówka, przejęły od powiatu decyzją Rady Powiatu, ale również odpowiednimi decyzjami rad gminy Korczyna i gminy Wojaszówka zostały przyjęte pewne odcinki dróg w tej i w tej gminie, po to, żeby to gmina na drogę powiatową mogła występować do tej schetynówki. Bo tutaj jest też istotne, że można było zgłaszać tylko dwie inwestycje z tego zakresu. Myśmy poprzez to pociągnięcie dali sobie szansę na trzy drogi. Bo jedna gmina Korczyna, druga gmina Wojaszówka i powiat jako już właściciel własnej drogi, trzecią drogę zgłaszaliśmy do schetynówki. I tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić w porozumieniu z gminami. Szanowni państwo, bo schetynówka jest 50-50%. Te 50 z budżetu państwa, 50 aplikujących. Więc te 50% zostało tak podzielone, że gminy nie dość, że przejęły drogę, to jeszcze 20% zabezpieczały w swoim budżecie jako udział do tych 50%. 30 powiat. I powiat zabezpieczył środki na utrzymanie tych dróg w okresie zimowym czy letnim wygaszaniu. I takie porozumienie zostało zawarte z tymi dwoma gminami.
I trzecia droga do Schetynówki została zgłoszona z terenu gminy Rymanów. No niestety, tak jak już powiedziałem, środki ograniczono i nasze projekty, nasze wnioski nie znalazły uznania, więc na chwilę obecną można powiedzieć, że no nie mamy Schetynówki. Ale znów przez pryzmat roku 2013 chcę powiedzieć, że podobna sytuacja była w gminie Kreścienko-Wyżne, gdzie również występowaliśmy do Schetynówki na drogę w tejże gminie i też w pierwszym podejściu nasz wniosek nie znalazł się na liście głównej. Ale w efekcie uzyskaliśmy, nie wchodząc w szczegóły, jakie tu mechanizmy zadziałały, otrzymaliśmy środki na tą drogę w Kreścienku-Wyżnym. I chcę tu powiedzieć Państwu tak, że przy współpracy z władzami gminy Kreścienko-Wyżne zrealizowaliśmy w tym roku na terenie tej gminy przy udziale 50% z budżetu gminy i powiatu dwa duże zadania. Na dzisiaj można powiedzieć, że Kreścienko-Wyżne, fakt, że ma swoją specyfikę, ale jest pierwszą gminą na terenie powiatu kreślińskiego, która ma wszystkie drogi powiatowe wyremontowane i znaczną część chodników również przy współfinansowaniu gminy zostały one zrealizowane. I miło jest, kiedy na ostatniej sesji budżetowej wójt gminy Kreścienko-Wyżne przyjeżdża, dziękuję i gratuluję, że wspólnie udało nam się zrealizować takie zadania. Powiem szczerze, że dla takich chwil chce się działać i żyć, jak to można powiedzieć. Więc wracając do budżetu 2014, to są te trzy zadania z zakresu dróg, ale dwa inne zadania inwestycyjne, drogowe zgłaszamy do tak zwanej powodziówki. I to są znów droga w gminie Dukla i droga w gminie Korczyna. Liczymy na to, że te dwa zadania, jedno zadanie na 1 400 000, drugie zadanie na 1 200 000. Liczymy, że tutaj większy będzie sukces nasz i uda się zrealizować te zadania w tych dwóch gminach. I to są te źródła, gdzie staramy się pozyskać środki zewnętrzne z budżetu państwa. I jest trzecie zadanie, największe w tym budżecie, a mogę nawet powiedzieć z pewną, tylko niewielką dozą wątpliwości, że jest to największe zadanie w tej kadencji, a chodzi o most tutaj na Jasionce. Jest to w budżecie zaplanowana kwota udziału powiatu 3,5 miliona złotych, 3,250 zł dokładnie. I staramy się o środki zewnętrzne w wysokości też 50%, czyli 3 250 000, bo taki jest kosztorys na ten most. Szanowni Państwo, ten most jest wyceniany na 6,5 miliona złotych. Jest to największe zadanie, jeszcze raz powtarzam, zapisane na rok 2014, ale jeśli tak perspektywicznie się cofnę się wstecz, czy retrospektywnie, to mogę stwierdzić, że tak kwotowo dużego zadania w tej kadencji nie mieliśmy. W poprzedniej było Suwisko w Lubatowej, ale to było 9 milionów, ale to była poprzednia kadencja. 6,5 miliona złotych musimy znaleźć w budżecie, żeby ten most zrealizować i są podejmowane działania na rzecz tego, aby te środki zdobyć. I kolejne źródło to są środki unijne. I tutaj bardzo krótko. Jest realizowany taki projekt pod nazwą System Informacji Przestrzennej. Jest to na pozór projekt realizowany do wewnątrz, czyli w starostwie, w urzędzie, ale to tylko na pozór, dlatego że jest to system, z którego może korzystać już teraz po części, mimo tego, że on nie jest jeszcze w pełni wdrożony, zamierzamy do końca czerwca, może być poślizg, wdrożyć go w pełnym zakresie. Ale tutaj chcę powiedzieć, pana burmistrza nie ma, było takie spotkanie w okresie przedświątecznym z wójtami, burmistrzami, właśnie pod tym kątem, że powiat proponuje gminom wejście w ten system, bo jest on bardzo potrzebny raz mieszkańcom, ale również gminie jako urzędowi. Tam nie wchodzę, żeby państwa nie zanudzić, o co tu chodzi.
To są informacje ważne dla geodezji, dla budownictwa. Każdy, kto chce kupić działkę, sprzedać działkę, ewidencja numerów działek, numerów ulic, budynków, wszystko w tym systemie jest. Teraz gdybyście Państwo weszli na, to jest adres, gips.krosno.powiat.krosno.pl, to macie już informację. Wstukujecie sobie działkę, swój numer działki i widzicie cały obrys, czyli wyrys, wypis, to wszystko jest, nie wchodzą w szczegóły. Jest to 1 600 000, ponad 1 700 000 złotych w tym roku na ten system inwestujemy po to, żeby ułatwić funkcjonowanie raz urzędom, jeśli przyjmą naszą propozycję. W większości jest te systemy aplikacyjne, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, udostępnimy za darmo. My to robimy z projektu i chcemy włączyć te wszystkie gminy, aby potem nie tylko urzędnicy, którzy się tym zawodowo zajmują, ale każdy mieszkaniec będzie sobie mógł sprawdzić stan swojej działki, swojej nieruchomości, łącznie z księgą wieczystą i innymi rzeczami, które są związane z wypisem i z wyrysem. To są środki unijne. I trzecie źródło to są samorządy. I teraz tak. Mamy pulę, o której mówiłem, że jest ona nierozpisana takiej szczegółowości, że tu zrobimy kawałek chodnika, tam kawałek drogi. Jest pewna pula środków zabezpieczona na to, aby pewne rzeczy móc w spokoju uszczegółowić samorządami gminnymi. Bo na dzisiaj, Szanowni Państwo, mamy 3 propozycje z gminy Dukla, z gminy Iwonicz-Zdrój i z gminy Miejsce Piastowe dotyczące budowy chodników. Gminy zgłaszają propozycję wspólnej inwestycji w obszarze chodników, budowy chodników. Różne kwoty są proponowane. Dlatego też, żeby nie rozdysponować tej puli środków, tej globalnej ad hoc, dlatego dajemy sobie czas po uchwaleniu budżetu na spokojne omówienie z poszczególnymi gminami tych wspólnych inwestycji, żeby te środki jak najlepiej wykorzystać. I zasada jest jeszcze raz jedna podstawowa. Współudział, współfinansowanie i współrealizacja. Więc, Szanowni Państwo, jeśli mówimy o chodnikach, to jedynie ten wariant, o którym mówię, może sprawić, że taka część czy inna część chodnika, a mamy kilka wniosków z terenu gminy Jedlicze dotyczące chodników, może być uwzględniana. Natomiast krótsze bądź dłuższe odcinki dróg, chodzi o poprawy nawierzchni, to już, że to tak określę, własnymi siłami realizujemy. I tyle tak bardzo skrótowo co do przyszłego roku. Chciałbym tu dodać jeszcze jeden element co do gminy Jedlicze i budżetu powiatu. Ja mówię o tych kwotach bezpośrednich na związane choćby z mostem, o tym, że nie wykluczamy, jeśli będzie taka wola współdziałania w zakresie budowy chodników, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której się tutaj praktycznie do tej pory nie mówiło. Na Państwa terenie funkcjonuje 2 szkoły poziomu ponadgimnazjalnego, czyli szkoły powiatowe. I to też nie można tracić z optyki i z horyzontu widzenia. Są to szkoły, które dają, i tak jestem przekonany, prestiż i rangę gminie Jedlicze. Nie każda gmina ma szkoły z tego poziomu nauczania. I choćby przez pryzmat gminy Dukla czy Rymanów mogę powiedzieć tak, że bardzo zależało gminie jednej i drugiej, aby te szkoły tam mogły funkcjonować, jak powiedziałem, tego szczebla wyższego ponadgimnazjalnego. Te 2 nasze szkoły jedlickie kosztują budżet prawie 3 miliony złotych. Myślę, że każdy tu siedzący ma świadomość tego, bo to nie jest wyspa jakaś wyodrębniona w stosunku do oświaty podstawowej i gimnazjalnej, czyli że subwencja, która jest na ten cel przeznaczana, jest wystarczająca. Wiemy przecież, że z zasady subwencje nie pokrywają 100% środków wydatkowanych na szkoły. A to są jeszcze szczególne szkoły.
bo szkoła zawodowa, pan burmistrz jako były nauczyciel tej szkoły zdaje sobie sprawę z tego zapewne, że i ma tą wiedzę, że kształcenie zawodowe kosztuje. Po prostu nie da się zamknąć w tych środkach, które się otrzymuje z subwencji. A liceum, szanowni państwo, budynek i trzy oddziałowa szkoła, trzy klasy. Zdajecie sobie państwo z tego chyba sprawę, że utrzymanie trzech klas to jest ekskluzyw. To jest niemalże nauczanie indywidualne, bo tylko trzy klasy, niezbyt liczne, ale szkołę utrzymujemy. Chcemy, aby tutaj na terenie gminy Jedlicze były te szkoły. Więc nie mogę nie powiedzieć o tym, że około 3 milionów złotych i w dużym stopniu dokładamy do tych szkół z budżetu powiatu po to, żeby one funkcjonowały, te szkoły. Zatem, szanowni państwo, kończąc już, patrząc z pozycji powiatu, gmina Jedlicze nie powinna i powiem szczerze, patrząc przez swój pryzmat, swojej osoby, nie powinna się czuć pokrzywdzona, a wręcz odwrotnie. I tego bym sobie życzył, żeby było tak przez następne lata. I te pytania, które tutaj zostały postawione pod adresem powiatu, powiem krótko. Utrzymanie czystości na chodnikach, jest umowa podpisana, to jest specyfika akurat właśnie do Jedlicza między Powiatowym Zarządem Dróg a Gospodarką Komunalną. W tym zakresie są środki przekazywane, czyli utrzymanie chodników, czystości śniegowej i innej należy do MPGK-u, Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Co do przystanków, no to tutaj jest rzecz taka, że proszę nie odbierać tego, że ja tutaj spychotechnikę uprawiam, ale ta kwestia budziła wiele wątpliwości. Gminy broniły się przed takimi rozstrzygnięciami, ale niestety no tak ustawodawca przewidział, że bez względu na to, jaka jest kategoria drogi, czy to jest droga województwa, krajowa, wojewódzka, powiatowa, czy inna, utrzymanie czystości na przystankach jest przypisana gminie. I kwestia jeszcze przejścia, no to tutaj pan Leśniak, ta kwestia jest, nazwę to w toku i mniej kosztowna i łatwiejsza technicznie do zorganizowania, czyli postawienie znaków tutaj przy na ulicy Tekorskiej, a panu radnemu Chocholkowi odpowiedziałem mówiąc o moście, na jakim jest etapie ta kwestia. No trudno powiedzieć szczegółowo, co się w Warszawie, gdzie się w Warszawie załatwia. Jest wniosek złożony i tyle mogę powiedzieć. Także ja bardzo dziękuję raz za możliwość zabrania głosu. Przepraszam za przeciągnięcie.